Serdecznie witam o poranku w kolejnym naszym aceranku. A zaczynamy od ciekawego fragmentu Słowa Bożego, który czytamy z drugiej księgi Mojżeszowej, z 4 rozdziału, od 24 wersu do 26. W czasie drogi na noclegu natarł na niego Pan i chciał go zabić. Wtedy Sypora wzięła ostry kamień, odcięła na pletek syna swego i dotknęła nim sromu Mojżesza. I rzekła mi, jesteś mi oblubieńcem krwi. I zaniechał go. Wtedy ona rzekła, oblubieńcem krwi przez obrzezanie. Ciekaw jestem, jak sobie tłumaczymy ten fragment Słowa Bożego. Natomiast co tutaj się dzieje? Mojżesz jest już 40 lat na pustyni. Przeżył 40 lat na dworze Faraona, kolejne 40 lat przeżył na pustyni i Bóg mówi do Mojżesza, wracaj do Egiptu i wyprowadź z Egiptu mój lud. Mojżesz żegna się ze swoim teściem, bierze swoją żonę, swoje dzieci i wraca do Egiptu, aby wyprowadzić naród wybrany przez Boga z niewoli egipskiej. I w czasie tej drogi dzieje się coś, dziwnego można powiedzieć. Oto ten, który został przez Boga wybrany przecież, wyznaczony do tego, aby wyprowadzić Izraela z ziemi egipskiej, nagle znajduje się w sytuacji, w której, jak czytamy, Bóg na niego natarł. I czytamy, że Bóg chciał go zabić. Co tu się dzieje? Dlaczego? Następne dwa wersety właściwie wszystko wyjaśniają. Wtedy Sypora, czyli żona Mojżesza, wzięła ostry kamień, odcięła na pletek swojego syna i dotknęła tym napletkiem sromu Mojżesza. Powiedziała też, jesteś mi oblubieńcem krwi. I wtedy Bóg zaniechał Mojżesza, a ona rzekła, oblubieńcem krwi przez obrzezanie. Co uratowało Mojżesza? Przecież czytamy wyraźnie, że Bóg chciał go zabić. Co Mojżesza uratowało? Mojżesza uratowała krew. Krew, która była na napletku jego syna, który to napletek został odcięty przez Syporę, żonę Mojżesza, a następnie tym napletkiem dotknęła sromu Mojżesza. I powiedziała, jesteś mi oblubieńcem krwi. Jesteś mi oblubieńcem krwi. Dlaczego Bóg natarł na Mojżesza, skoro go wybrał? Mojżesz szedł jako przyszły wybawiciel narodu Izraela. Szedł jako człowiek, który nie miał przymierza z Bogiem. Przymierza, które miałoby być potwierdzone przez krew. Wiemy z nauczania Starego Testamentu, że mężczyźni narodu Izraela oczywiście podlegali obrzędowi obrzezania. I to obrzezanie było w najbardziej intymnym miejscu, także w tym miejscu, przez które mężczyzna przekazuje życie do łona kobiety. I to było nieobrzezane, ale tylko w jeden sposób mogło być obrzezane. Musiała się pojawić krew. Ale tutaj jeszcze coś innego ciekawego czytamy. Przecież mógł Mojżesz być obrzezany jak każdy inny Izraelita. Ale tu jest zapisane, że on został obrzezany, ale krew jego syna dotknęła sromu Mojżesza. Krew jego syna. To właśnie ze względu na krew, która się tam pojawiła, Bóg nie zabił Mojżesza. Właśnie krew była dla niego ochroną. Podsumowaniem są słowa żony Mojżesza, która powiedziała,
jesteś mi oblubieńcem krwi przez obrzezanie. Oblubieniec krwi, czyli ten, który jest ukochany ze względu na krew. Ten, który jest ukochany ze względu na krew. Szybko przeskoczymy do listu do Rzymian, do rozdziału 5 i myślę, że nam się sporo rzeczy wyjaśni. 9 i 10. Tym bardziej więc teraz, usprawiedliwieni krwią Jego, będziemy przez Niego zachowani od gniewu. Jeśli bowiem będąc nieprzyjaciółmi zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Syna Jego, tym bardziej będąc pojednani dostąpimy zbawienia przez życie Jego. Bóg zawierał z Izraelitami przymierze. W przypadku mężczyzn było ono potwierdzone obrzezaniem. Ale przecież Bóg zawiązuje również z nami przymierze. Z ludźmi nowego przymierza Bóg obrzezuje nasze serce, jak mówi Słowo Boże. A więc można powiedzieć, że jeszcze bardziej intymne jest to drugie przymierze. Jeszcze bardziej intymne, bo jeszcze głębiej sięga do wnętrza człowieka. Można powiedzieć, że jest to przymierze duchowe. Ale zarówno pierwsze, jak i drugie przymierze jest możliwe ze względu na krew. Ze względu na krew Syna Bożego Jezusa Chrystusa. Mojżesz ocalał ze względu na krew swojego Syna, co jest zapowiedzią, że my, ludzie wiary, będziemy ocaleni przez krew Syna Bożego. Nie można w przypadku Mojżesza było wyprowadzać narodu Izraela z ziemi obiecanej, w sytuacji, kiedy Mojżesz był właściwie taki sam jak oni. Ta historia, która mu się przydarzyła w drodze, zmieniła tego człowieka, w oczach Bożych go zmieniła. On został ocalony przez krew. I od tej pory Bóg patrzył na niego jak na kogoś, kto jest ocalony przez krew. Mojżesz był człowiekiem wiary, ale też wiemy, że popełniał błędy. I właśnie błąd, potężny błąd sprawił, że on nie wszedł do ziemi obiecanej. Co nie zmienia faktu, że Biblia w liście do Hebrajczyków sytuuje go pośród bohaterów wiary. Dla nas informacja, która płynie z tych dwóch fragmentów Słowa Bożego jest następująca. Żyjesz przed Bogiem, jesteś ocalony przed Bogiem tylko ze względu na krew Jezusa Chrystusa. Tylko ze względu na krew Syna Bożego. Nie masz żadnych swoich uczynków, którym mógłbyś się Bogu pochwalić i które Bóg mógłby uznać za usprawiedliwienie. Każdy z nas jest człowiekiem śmierci. Jest człowiekiem, który umarł ze względu na swoje grzechy. I tylko w Jezusie Chrystusie możemy zostać przywróceni do życia. Ale żeby to się stało, to przez wiarę przyjmujemy Jego Słowo. Przez wiarę przyjmujemy wszystko, co On powiedział. I tylko ci, którzy przez wiarę przyjmą Ewangelię, tylko ci są zbawieni. Nie słuchajcie ludzi, którzy opowiadają wam, że Bóg zbawi wszystkich. To są kłamcy. Nie słuchajcie ludzi, którzy mówią, że własne uczynki dają nam sporo nadziei na to, że Bóg nas przyjmie. To są kłamcy. Nie słuchajcie ludzi, którzy mówią wam, że nie możemy być pewni swojego zbawienia nigdy, pod żadnym pozorem. To są kłamcy. Jeżeli uwierzymy Jezusowi Chrystusowi, jesteśmy zbawieni. Ale uwierzyć oznacza wykonywać to słowo, które Jezus zostawił. Wykonywać, być posłusznym temu słowu. Wiara bez uczynków jest martwa, mówi Biblia. To Jakub w swoim liście. Ale nie chodzi o uczynki, przez które zasługujemy sobie u Boga, ale o uczynki wiary, czyli uczynki, które wynikają wprost
z naszego posłuszeństwa wobec Słowa Bożego. A wszystko to jest możliwe tylko dlatego, że jesteśmy ludźmi, których krew Jezusa Chrystusa przez wiarę oczyściła z każdego naszego grzechu. Niech nas Bóg błogosławi, trzyma swoją ręką. Amen.